Słuchajcie. Słuchajcie, to jeszcze kilka osób będzie wchodziło w międzyczasie, ale myślę, że możemy spokojnie zaczynać. Dziękuję na początku, że wybraliście tą sesję na temat modelowania domeny i tych ciekawych zagadnień, które tam pod spodem występują. Od razu powiem, tutaj nie będzie za dużo kodu, praktycznie w ogóle go nie będzie. Chciałbym porozmawiać z wami na temat rzeczy dookoła, które finalnie prowadzą do troszeczkę lepszego designu. Natomiast myślę, że dzisiaj na tej konferencji jeszcze kilka ciekawych toków takich technicznych, mocnych, gdzie ten kod się pojawi, jeszcze tutaj będzie. Dobrze, słuchajcie, N-warstwowe modele domenowe. Kto z was ma okazję stosować domain-driven design w waszych projektach? Ręka do góry. Kto jest zadowolony z tego, co wychodzi? Kilka rąk, że tak powiem, zostało w górze. Pytanie, co się dzieje w tych pozostałych projektach. Dobrze, słuchajcie, chciałem się troszkę na ten temat z wami porozmawiać. To jest moje kolejne wystąpienie w ogóle na Boiling Frogs, także tutaj dziękuję bardzo Tomkowi i reszcie organizatorów za możliwość tutaj wystąpienia, zwłaszcza, że ta konferencja odbywa się praktycznie za moimi drzwiami. Ja tu mieszkam niedaleko. Ja się nazywam Mariusz Gil. Na co dzień być może kojarzycie mnie, że ja się zajmuję właśnie tymi karteczkami i próbuję, że tak powiem, porozmawiać zarówno z deweloperami i z osobami, które mają tą wiedzę domenową, żeby finalnie doprowadzić do troszeczkę lepszego designu. I staram się używać tej techniki, no tak naprawdę powiedziałbym, jako inżynier programowania. I gdzieś tam pod spodem ten cały event storming, on się bardzo mocno w pewnych obszarach może łączyć z czymś, co w 2003 roku Eric Evans w tej swojej słynnej książce Tackling Complexity in the Head of Software opisał jako jedną z metodologii wytwarzania oprogramowania. I w sumie, słuchajcie, patrząc, co się dzieje jakby w ostatnich kilku latach, nie, to tak naprawdę ta metodologia, to podejście nakierunkowane na rozwijanie, powiedziałbym, i myślenie kategoriami domen i pewnych wzorców na dwóch poziomach, tak, na poziomie, powiedziałbym, strategicznym i na poziomie taktycznym, no zaczyna odgrywać bardzo dużą rolę jakby w naszym świadku. I dużo ludzi wchodzi do tego świadka, powiedziałbym, tylnymi drzwiami, tak? Znaczy to jest mapa, którą można znaleźć w książce Evansa, która obrazuje połączenia pomiędzy poszczególnymi wzorcami. I bardzo często my jako programiści, tak, skupiamy się na tych wzorcach, powiedziałbym, bardzo mocno taktycznych, czyli implementacyjnych. Chcemy mieć repozytoria, żeby oddzielać się od tych warstw infrastrukturalnych. Szukamy gdzieś tam ENCI, agregatów, value objectów, żeby ten kodzik finalnie na końcu był całkiem ciekawy. Czasami tylko zapominamy o tym, że skupienie się tylko i wyłącznie na tej warstwie wzorców technicznych, taktycznych, implementacyjnych, bez popatrzenia na te wyższe warstwy, gdzie się, że tak powiem, rozmawia o bounded kontekstach, próbuje się, że tak powiem, odkryć ten ubiquitous language, który gdzieś tam występuje w tej domenie, to finalnie doprowadza do większego dramatu, niż by tego domain-driven design, takiego light, nie było w kodzie. Więc patrzmy zawsze na obydwie te strony medalu. Jakkolwiek dla części z nas, powiedziałbym, takie miękkie gadanie o tych bounded kontekstach jest dyskusją czasami, która nie prowadzi na początku do niczego. Ale gdzieś tam potem się zaczyna to wszystko sklejać. I w sensie, kto czytał Evansa, tak od dechy do dechy? Okej. Okay. Kto go czytał więcej niż raz? To jest książka, którą jak się przeczyta drugi raz, to nagle się odkrywa nowe rzeczy. Potem trzeci raz jeszcze kolejną rzecz. I tam jest taki rozdział, to jest rozdział numer 16, o którym dzisiaj chciałem troszeczkę poopowiadać. To jest rozdział o strukturach wielkoskalowych. To jest rozdział, który nie mieści się w tej mapie wzorców, a który w niektórych projektach pozwala do pewnych rzeczy podejść troszeczkę inaczej. I właśnie dzisiaj chciałem o tym z wami troszeczkę porozmawiać. I słuchajcie, weźmy sobie tak na że tak powiem, na warsztat tutaj, na tapet, jak to się mówi, tak? Jakiś taki, powiedziałbym, podstawowy koncepcik. Jak tu jechaliście dzisiaj, to prawdopodobnie przyjechaliście być może samochodem, być może Uberem, gdzieś po drodze zaczęliście pewnie mijać jakieś skrzyżowania i tam prawdopodobnie były światła. Tak? To spróbujmy, słuchajcie, przeanalizować, jak faktycznie działają takie światła i gdybyśmy mieli zbudować model do czegoś takiego, to jakby ten model mógłby wyglądać? Tak na początek. Tak? No z czego składa się taki sygnalizator uliczny? On się składa z jakichś tam lampek. Nie? Co o takiej lampie można powiedzieć, jakbyśmy zaczęli rozmawiać? Oczywiście to wiadomo, że to każdy wie, jak to działa. Nie? Lampę mogę włączyć, mogę ją... Jest, dobra. Nie wiem, czy widzicie, ale ona się wyłączyła. Tak? Ona pewnie ma jakieś tam właściwości, mogę zacząć sobie, jakbym podszedł do tego takim, powiedziałbym, tradycyjnym modelowaniem obiektowym, tak, to mógłbym wprowadzić do systemu jakiś obiekt typu lampa, który ma tam jakiś zestaw właściwości, natężenie, kolor, stan,
mogę to włączyć, mogę to wyłączyć. Tak? W praktyce oczywiście sam taki pojedyncza lampka to nie występuje. One zawsze działają, że tak powiem, w jakichś tam zestawieniach. Tak? Jak popatrzę sobie z perspektywy takiego właśnie zestawu, który jest już faktycznie sygnalizatorem, który mogę postawić gdzieś tam na ulicy, no to on, że tak powiem, może zacząć działać w ten sposób. Jedna lampka może być włączona, druga lampka może być włączona, trzecia lampka może być włączona. Jakbym podszedł do tego, że taki sygnalizator składa mi się z kolekcji lampek, które mają tylko stan włączony, wyłączony, to w sumie mógłbym takie coś zbudować. Widzieliście jakieś coś takiego w przyrodzie? Na jakimś skrzyżowaniu, gdzie jednocześnie czerwone i zielone się pali? Albo wszystkie się palą? Albo na przykład coś takiego się dzieje? No w sumie, skoro mam model, który mi pozwala lampkę włączyć, wyłączyć, to mogę zacząć budować takie obiekty. Oczywiście to nie działa w przyrodzie, nie? Taka wersja też nie działa, chociaż model to wytrzymuje. Model składający się z obiektów pod tytułem lampka, złożonych razem w kolekcję, którą tworzy sygnalizator, gdzie mogę włączać, wyłączać poszczególne rzeczy, działa, ale nie jest użyteczny. I ten model, tak wyrażony, gdzie mam dalej podstawowy koncept lampki, który mogę składać w kolekcję, pozwala mi też takie coś zbudować. Ładnie wygląda, ale jest całkowicie niepraktyczne. Nie? I teraz patrząc z perspektywy właśnie takich struktur wielkoskalowych, które można gdzieś tam zacząć wyróżniać w tych naszych modelach, to w sumie taka lampa w postaci sygnalizatora, który składa się z kolekcji, że tak powiem, tych lampek, które mają stan, być może tam jest nawet maszyna stanów w środku, która mówi, jak to się zachowuje, tak? Tworzy mi taką warstwę najniższego poziomu, warstwę możliwości, to znaczy to jest to, czym ja dysponuję w systemie. I ta warstwa możliwości dopiero mi umożliwia zbudowanie i udostępnienie użytkownikom znacznie bardziej rozbudowanych, że tak powiem, struktur, które już da się zastosować w praktyce w jakimś konkretnym use case systemowym. Tak? I wiadomo, że takie lampki z takiego sygnalizatora, gdzie wszystko jest włączone, no to nie włączy się, że tak powiem, na skrzyżowaniu, bo się ludzie po prostu pozabijają, ale taką lampę, która zacznie działać w określonych cyklach, tak? Gdzie te światła zaczną migać, włączać się i to będzie jeszcze prawnie uregulowane, okej, to ma sens. Tak? Jeżeli bym teraz popatrzył dalej na ten model, który zaczyna tu powstawać, że nad tą lampą pojawia się jeszcze koncept jakiegoś cyklu zmiany tych świateł, tak? To już mam coś, co jest znacznie bardziej bogatsze, co jest po pierwsze już zgodne z regulacjami prawnymi i pozwala mi, że tak powiem, w pewnych momentach kierować ruchem. Ale z drugiej strony na takim skrzyżowaniu, na którym będzie taki sygnalizator postawiony, to będzie ich kilka. Jeżeli one nie będą ze sobą zsynchronizowane, to koniec końców tam się zrobi korek i cały koncept po prostu diabli wezmą. Zestaw tych sygnalizatorów połączonych i zsynchronizowanych cyklami tworzy mi jeszcze większą jakąś warstwę, jeszcze jakiś wyższy koncept i to jest to, jak ja tego modelu używał. Tak? Czyli w warstwie operacji będę modelował pewne use case'y, które będą odzwierciedlały realne zachowanie tego systemu. I tutaj właśnie w tej warstwie będzie koncept na przykład cyklu, koncept połączenia różnych cykli i synchronizowania różnych cykli na skrzyżowaniu, bo one muszą działać ze sobą spójnie. Oczywiście pytanie, czy kolejne skrzyżowania między sobą muszą zachować pewną spójność. Czy na przykład jeżeli przejadę na jednym skrzyżowaniu na zielonym świetle, to na drugim, będąc na głównej drodze, nie zostanę zatrzymany przez czerwone światło. I idąc dalej w tym pozornie prostym przykładzie, można się zastanowić, no w sumie tak, ale w ciągu dnia to te światła powinny się zachowywać troszeczkę inaczej niż nocą. Nocą jest zupełnie inna charakterystyka ruchu, inne natężenie ilości pojazdów na poszczególnych drogach i być może, jeżeli na przykład że tak powiem, dysponujemy jeszcze dodatkowymi urządzeniami, które są w stanie monitorować ten ruch, na przykład jakimiś radarami czy kamerami, które będą mierzyły ilość, że tak powiem, samochodów na poszczególnych jakby kierunkach w skrzyżowaniu, to można by zacząć regulować długościami poszczególnych cykli. Czyli na przykład na głównych ulicach, załóżmy po godzinie 10, spróbujmy wydłużyć światło zielone po to, żeby zachować większą przepustowość na głównych arteriach w mieście. Nie będzie się korkować. Oby. Czyli taki model, który już istnieje, który pozwala budować cykle z takich bardzo podstawowych obiektów, które same w sobie pozwalają zbudować rzeczy absolutnie nieużyteczne, aczkolwiek fajnie wyglądające, mogę zacząć teraz tuningować. I mogę mieć kolejną warstwę polityk, które pozwalają mi teraz coś, jakieś strategie zachowań wprowadzać do tego systemu. Model się zachowuje jakby dalej w ramach określonego konceptu, natomiast mogę zacząć go tuningować.
No i można pójść jeszcze piętro wyżej, jakby patrzeć nawet w skali całego miasta. Widok na Manhattan z góry. Skrzyżowań horrendalna ilość. I teraz jakbyśmy popatrzyli na każde skrzyżowanie i na każdy sygnalizator całkowicie niezależnie, no to tak naprawdę prawdopodobnie sparaliżujemy miasto. Te wszystkie sygnalizatory muszą ze sobą, że tak powiem, funkcjonować poprawnie w określony sposób. Tak? A w przypadku Nowego Jorku to prawdopodobnie na głównych alejach, nie? Czyli tych, co tam z północy na południe biegną, będę starał się zapewnić jak najwięcej czerwone światło, a na ulicach poprzecznych, no może troszeczkę mniej, bo to są tylko jakieś tam krzyżówki. I nagle się okaże w sumie, że ten model, który pozwala budować cykle, może być dalej dotuningowywany, ponieważ to teraz można oddać algorytmom zadanie sterowania tymi cyklami. Może na pewnych, że tak powiem, kierunkach nie opłaca się włączać pewnych świateł, ponieważ na przykład nie ma tam samochodów. A skąd to wiemy? Bo na przykład są w jezdni zatopione pętle indukcyjne, które pozwalają zmierzyć, że tam po prostu nie ma aut. Nie zapalajmy tego światła. Niech system teraz zacznie podejmować świadome decyzje i zacznie zmieniać swoje zachowanie. I w sumie z ciekawości zacząłem sobie analizować ten temat niedawno i okazuje się, że oczywiście znowu jest cała gama algorytmów do kontroli ruchu obszarowego, że tak powiem, drogowego, który po dostarczeniu odpowiedniego zestawu informacji pozwala zmieniać zachowanie całej sieci połączonych sygnalizatorów tak, żeby na pewnych, tak jak mówię, obszarach, na pewnych kierunkach przejazdowych zapewniać maksymalną przepustowość, bo o to na końcu chodzi. Żeby samochody nie stały na czerwonym świetle, bo powoduje to większą emisję gazów, a jednocześnie osoby, które jadą tymi samochodami, docierają na koniec, że tak powiem, znacznie, znacznie wolniej, niż gdyby system troszeczkę to optymalizował. I musiałbym spojrzeć na to z jeszcze wyższej skali i dojść w sumie do wniosku, że w pewnych momentach to system mógłby mieć prawo automatycznej ingerencji i zmiany zachowania, która wymyka się tym wszystkim konceptom, które są na tych niższych warstwach. Nie na samym dole jest ten sygnalizator, powyżej jest cykl, potem są jakieś elementy, które pozwalają te cykle zmieniać, jeżeli chodzi o ich długość, a na końcu wchodzi coś, co może w ogóle tworzyć nowe cykle świetlne w zależności od aktualnej sytuacji. I warto popatrzeć na te wszystkie warstwy i na ten prosty, że tak powiem, przykład z jeszcze innej perspektywy. Z perspektywy ewolucji. Że każda z tych warstw prawdopodobnie rozwija się i technicznie, i biznesowo w zupełnie innym tempie. Słuchajcie, jak popatrzymy na taki goły sygnalizator, który składa się z lamp, tak sięgniemy pamięcią wstecz, 10, 15, 20, 25 lat temu, wyglądało tak samo? Powiedziałbym, że wyglądało tak samo. Jedyną zmianą w sygnalizatorze może jest to, że tam nie ma żarówki, a jest lampka LED-owa, ale to się dalej zachowuje tak samo, te same cykle. I może gdzieś tam to tło, które pozwala minimalnie wyeliminować jakieś tam refleksy świetlne, nie jest takie gładkie, tylko ma dziurki, o czym nawet nasz model nie musi wiedzieć, żeby wiatr mógł przez to przenikać i żeby to się wszystko mniej bujało na wietrze, żeby nie odpadało tak jak na placu społecznym jakieś 3 miesiące temu. Ale zmianą, która weszła jakiś czas temu, są te sekundniki, które coś odliczają. Do czego one odliczają czas? No, część osób powie, że do zielonego, część osób powie, że do tego momentu, kiedy słychać klakson tej osoby, która stoi za nami. I to jest jedyna zmiana, tak na dobrą sprawę, która wystąpiła. W warstwie możliwości. W warstwie możliwości nagle pojawił się licznik, który do coś odlicza. Do czego on odlicza? Nie wiem, do czerwonego, do zielonego, do strzałki? Można sobie zdecydować. W warstwie operacji się chyba niewiele pozmieniało, ale w warstwie decision support to prace naukowe powstawały, jak zoptymalizować ruch w mieście i jakie algorytmy, że tak powiem, można by zastosować, żeby sterować tymi niższymi warstwami. I to, o czym mówi Evans w rozdziale 16, między innymi, bo tych struktur wielkoskalowych jest tam wymienionych kilka, czyli tak zwane warstwy odpowiedzialności, to jest koncept, który pozwala pociąć domenę na kilka warstw i umieszczać w nich rzeczy, które mają zupełnie inną charakterystykę i zupełnie inaczej się zachowują. A jeżeli się zupełnie inaczej zachowują, mają inną charakterystykę, to patrząc jeszcze z perspektywy właśnie domenowej i takiej biznesowej, prawdopodobnie będą ewoluowały zupełnie w innym tempie. Jak ja mogę teraz to wykorzystać jako programista, jako architekt? Jeżeli coś nie ewoluuje,
to po co mam tworzyć jakieś 10 warstw abstrakcji i interfejsów, też to się nie zmienia. Jeżeli się zmieni, dobra, to wtedy to wprowadzimy, zrobimy refaktoring, ale do tego momentu prawdopodobnie nie będzie to potrzebne. Tam, gdzie ta prędkość zmiany jest bardzo duża, ok, wprowadźmy od razu upfront mechanizmy, które pozwalają dynamicznie reagować na zmiany uwarunkowań. Może tam będzie miejsce na jakieś strategy pattern, na specification pattern, na interfejsy itd., itd. Tak, czyli na tej niższej poziomie warstwa możliwości, która pozwala zobaczyć i oferuje możliwości, które stają się dostępne. Mogę zapalić ten sygnalizator, wszystkie światełka, chociaż to nie ma sensu. Chyba, że w warstwie operacji jest cykl testowy, który pozwala szybko zweryfikować, czy wszystko działa. Zaświecam wszystkie lampki naraz i tylko patrzę w cyklu testowym, czy to działa, zanim tam wpuszczę samochody. W warstwie operacji mam właśnie te cykle. W warstwie polityk mogę mieć coś, co mi pozwala jakieś strategie dotuningowania tego modelu, czyli na przykład zmiany, że tak powiem, długości poszczególnych cykli. No i w warstwie wreszcie decision support, czyli wsparcie operacji, mogę mieć coś, co pozwala mi, jako użytkownikowi, uzyskać jakieś informacje, które pozwolą stuningować system, albo niech system sam się stuninguje. Po to, żeby system sam podjął świadomie decyzję, że pewne aspekty systemu muszą się zmienić, żeby coś performowało lepiej. Pytanie, co? A to jak widać, tutaj ten podział jest, że tak powiem, na cztery warstwy. Tutaj dostałem pytanie przed prezentacją, czy N równe 100 jest OK. Evans proponuje na początku cztery warstwy, ale można się zastanowić, czy nie ma czasami więcej warstw. I taką warstwą, którą można by jeszcze od góry wymienić, to jest warstwa zobowiązań. Do czego my się zobowiązujemy jako właściciele biznesu? Co system powinien uwzględnić jako zobowiązania, może z naszymi użytkownikami, może z naszymi vendorami, po to, żeby sterować tymi warstwami poniżej. I pewnie tutaj, jak zaraz przyjdę na przerwę, ktoś powie, że dobra, przykład ze światłami, to jest nie wiadomo z czego, z czeluści czarnej pewnej dziury, bo w rzeczywistości tam nie będzie żadnego domain-driven design. Tam będzie sterownik, płytka, jakiś mikrokontroler i heja, bo nikt nie będzie stawiał przecież peceta i serwera, żeby odpalać tam jakąś Java, C Sharpa czy cokolwiek innego. I racja. Natomiast fajnie zobaczyć właśnie w tym opracowaniu, ja potem mogę podlinkować nawet, że tak powiem, jakby ktoś chciał zobaczyć dokładnie ten dokument, który opisuje, jakie piękne, że tak powiem, maszyny stanów i grafy są w systemach właśnie kontroli, że tak powiem, obszaru drogowego. To zobaczmy inny przykład, bardziej taki życiowy. Pierwszy lepszy system do bukowania wyjazdów na wycieczki. Chcę gdzieś pojechać. Wchodzę na jakiś serwis, mam wyszukiwarkę, mogę użyć, mogę zapłacić, mogę pojechać. Nie? Jakby teraz zacząć to rozmontowywać na czynniki pierwsze, to jakie tam koncepty, nawet bez takiej, wiecie, jakby gruntownej analizy, można by potencjalnie tutaj wymyśleć, które mogłyby istnieć w takim systemie. Oczywiście to jest skrót myślowy, ponieważ jakby dojście do tych konceptów zawsze powinno być podyktowane i być wynikiem pewnego procesu analitycznego, no ale jakby nie czas i miejsce, że tak powiem, na takie rzeczy. Więc jakbyśmy patrzyli, na jakie byty występują, jakie koncepty pojawiają się w przestrzeni takiego powiedziałbym, systemu, no to na pewno można by tam znaleźć, no, pokój. Ja na końcu ten system pozwala mi kupować miejsce w pokoju, tak? Może, że tak powiem, taki system pozwoli mi wykupić miejsce w samolocie, bo ja nie chcę korzystać z oferty, że tak powiem, hotelowej, ja chcę tylko skorzystać z samolotu i czarterem gdzieś przelecieć. Więc musi być jakiś koncept obejmujący miejsce. Być może będzie oferta, na którą składa się ileś tam rzeczy, pokój, przelot i tak dalej. Być może mogę sobie kupić też kartę podarunkową, bo są wszystkie case'y wyciągnięte dokładnie z tej aplikacji. Mogę uzyskać rezerwację. Miejsce będzie na mnie czekało, dopóki ja nie zapłacę. I dopiero wtedy, że tak powiem, będę mógł pojechać na wycieczkę. Pojawi się oczywiście zamówienie. Jeżeli wszystko zostało wyprzedane na danym turnusie, to się pojawi lista oczekujących, na którą się mogę dołączyć, mogę się zapisać. W momencie, kiedy ktoś zrezygnuje, ewentualnie firma podejmie inną decyzję, że wykupujemy więcej miejsc w hotelu, to ja dostanę prawo, że tak powiem, wejścia na ten wyjazd, na ten turnus, bo jestem na przykład pierwszy na liście oczekujących.
Czyli, krótko mówiąc, znowu się jakiś tam archetyp pojawia, coś o dostępności i tak dalej. I może, jeżeli już mówimy o jakiejś liście oczekujących, to może to nie wcale taka lista oczekujących, wiecie, w modelu FIFO, jakby się oczekiwało, bo może istnieje jakaś reguła biznesowa, która mówi, ale jak na liście jest VIP, to VIP ma pierwszeństwo. Więc taki koncept też może się pojawić. A wreszcie, a może jeżeli zostało do wyjazdu kilka dni, to już może nie odpytujmy się tej listy tak jeden po jednym, bo to jest, na pewno będzie wyglądało w ten sposób, że jeżeli dostajesz prawo wyjazdu na wycieczkę, ponieważ jesteś pierwszą osobą na liście oczekujących, to ty teraz masz pewnie jakiś określony czas na podjęcie tej decyzji. Jeżeli system mógłby zobaczyć, że tam jest 10 osób, każda ma 3 dni na podjęcie decyzji, a wyjazd jest za 5 dni, to się nie spina. Być może trzeba by na przykład dać szansę wszystkim, którzy oczekują na tej liście i jestem pierwsza osoba, która jakby dojdzie do finalnego skutku, pierwsza odpowie, to ona jedzie. Te koncepty oczywiście są tu zmiksowane, nie? Jakby teraz tak na nie popatrzeć w innym ujęciu, właśnie tego rozsmarowania na te wszystkie warstwy, gdzie na dole capability, później warstwa operacji, policji i decision support, to nagle w sumie można dojść do wniosku, że te rzeczy są zupełnie inne, tak? Te rzeczy są zupełnie inne. Rzeczy, które są na dole, w warstwie możliwości, jak pokój, jak karta oczekujących, jak często to się zmienia w systemie? Jak często ktoś wprowadza nową ofertę do systemu? Jak często? I czy robi to użytkownik, czy robi to administrator? Można powiedzieć, że na tej dolnej warstwie tak naprawdę zarządzamy inwentory, w tym konkretnym case'ie. Tak? Natomiast na wyższej warstwie, warstwie operacji, to są tutaj obiekty, które żyją w czasie. Lista oczekujących żyje w czasie. W momencie, kiedy ten wyjazd, na który aplikuję, chciałbym na niego pojechać, już minął, to ta lista nie ma absolutnie żadnego sensu. Nie ma sensu w ogóle jej utrzymywać w systemie, nie ma sensu się na nią dołączać. Najlepiej to skasować. Ewentualnie tylko powiedzieć użytkownikom, że przepraszamy, ale nie mieliście szansy pojechać, może coś innego wam zaproponujemy. Rezerwacja też będzie żyła przez określony czas. Ona albo wygaśnie, albo się przemieni w zamówienie. Nie? A polityki? Polityki tu się wydają zupełnie bezstanowe. To są rzeczy, które mi pozwalają dotuningować model. Strategy pattern albo coś w tym stylu? Jedno z rozwiązań. Nie? I jeszcze na samej górze, nie? Jakby tutaj mogło być, co by tam mogło się znaleźć w tym przestrzeni. Może jeżeli już nie możesz pojechać na wycieczkę, bo wszystko zostało zarezerwowane i tam nie ma miejsc, okej, możesz dołączyć do listy oczekujących. Jasne, warstwa operacji ci to umożliwia, natomiast w warstwie wsparcia decyzji może system zarekomenduje tobie coś zupełnie innego. No i można zastanawiać się, na której warstwie ja właściwie muszę w ogóle utrwalać moje obiekty biznesowe, na której warstwie mam w ogóle jakiego rodzaju obiekty, bo już widać, że one są zupełnie z innej bańki. No. A może jeżeli w ogóle ktoś zobaczy, że ta lista oczekujących ma tak dużo, że tak powiem, miejsc, to dogadamy się z jakimś naszym partnerem i podzielimy się tylko przychodem, ale to przez nich wyślemy. Tak? Czy wreszcie na samej górze pojawi się jeszcze mechanizm, który pozwoli zoptymalizować wydatki firmy na reklamę, który spowoduje przycięcie wydatków na przykład na AdWordsy w momencie, kiedy nie ma sensu ich kupować. Przykład. By the way, z prawdziwego systemu. Firma kupowała za miliony złotych AdWordsy, ponieważ ruch do aplikacji użytkowników był napędzany reklamami, kiedy wiadomo było, tak biznesowo, że to nie ma absolutnie żadnego sensu, bo ci użytkownicy tam nie przyjdą, ale te reklamy lecą w internecie. Co opisują te wykresy? Przyciąłem nazwy, żeby nie spoilować. Czerwony wykres to jest wykres zapytań w Google Trendsach na temat zamachów na Bali. A niebieska krecha to jest ilość zapytań w Google, jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne na Bali. W momencie, kiedy... Nie widać. W momencie, kiedy tutaj pojawia się tutaj ta szpila, gdzieś tam na początku tego wykresu, zapytań o kwestie związane z zamachami terrorystycznymi, ilość zapytań na wycieczki gwałtownie spada. Nie ma sensu jechać w miejsca, gdzie są problemy. I tak patrząc, wiecie, co się dzisiaj dzieje na świecie odnośnie koronawirusa, pierwsza lepsza fraza wpisana w Google, wycieczka Chiny, Wielki Mur i się są AdWordsy. Jakiś system mógłby to zoptymalizować, bo ta reklama, jeżeli ktoś płaci w modelu, że tak powiem, CPM, to przepala pieniądze i to grube. W systemie, w którym kiedyś miałem okazję to oglądać, stracono kilkanaście milionów złotych.
na AdWordsach i innych reklamach, które nie przynosiły żadnego skutku. Nie? I z drugiej strony można się faktycznie zastanawiać, czy jakieś inne mechanizmy typu mechanizmy rekomendacji wyrażone prawdopodobnie nie agregatami, nie NCA-ami, nie value objectami, tylko jakimiś serwisami domenowymi, które będą pozwalały zaimplementować logikę, nie będę ci rekomendował miejsca, w które już pojechałeś i właśnie stamtąd wróciłeś, a ja o tym wiem. Nie ma sensu. To jest logika wyższego poziomu. Muszę ci zaproponować coś innego. Nie zaproponuję tobie oferty, którą 4 razy widziałeś w ostatnich, nie wiem, 15 minutach, ale w nią nie kliknąłeś, bo to nie ma absolutnie żadnego sensu. Będę przepalał powierzchnię. Kilka lat temu miałem okazję pracować w Warszawie jako CTO w firmie adtechowej, gdzie dokładnie ten temat właśnie rekomendacji analizowaliśmy i okazuje się, że na tym najwyższym poziomie decision support decyzja, którą podejmuje system, za godzinę przekłada się na zyski albo straty w wysokości 1 000 000 zł. Jeżeli oczywiście skala systemu jest odpowiednio duża. Idąc dalej, analizując, wiecie, jakby co się dzieje na poszczególnych tych warstwach, nie? Operacji, polityk, jeżeli oczywiście ten model domeny jest na tyle pojemny, żeby tam był to sens robić. Nie? To nie jest tak, że wiecie, to jest królik z kapelusza, tego się wyciąga i zawsze zadziała. Jak model jest prosty, to być może po prostu nie ma sensu. Jak model jest prosty, to być może w ogóle cały domain event design nie ma sensu. Taktyczne, strategiczne praktycznie zawsze ma. I teraz łącząc pewne rzeczy, mogę się zacząć zastanawiać. Jeżeli popatrzę na listę oczekujących i jakieś mechanizmy, które zaczynają tą listą rządzić, to może być algorytm doboru kolejnej osoby w postaci FIFO. Bardzo proste, first in, first out, zapisałeś się pierwszy, to ty pierwszy masz szansę pojechać. I być może w pewnych systemach to zadziała, ale w takim biurze podróży prawdopodobnie nie. Jeżeli ktoś ma na liście oczekujących 4 osoby, cztery grupy osób, gdzie pierwsze 3 osoby to są single, którzy biorą jakąś wycieczkę w wersji podstawowej, a kolejną osobą, czy też grupą osób na tej liście jest rodzina, która bierze all inclusive i wszystkie dodatki, to pytanie, komu mam tą wycieczkę dać? Komu mam dać prawo? Czy ja optymalizuję system pod przychody firmy, która za to płaci, czy ja optymalizuję pod zadowolenie użytkownika? Nie? Kwestia też domeny. Może się okazać, że należy w pewnych sytuacjach zaaplikować inną politykę. A potem się w sumie jeszcze może okazać, że taki wyizolowany fragment modelu, który się może rozciągać przez kilka, że tak powiem, tutaj warstw, może stanowić świetny i bardzo powtarzalny, generyczny archetyp systemu, gdzie lista oczekujących jest tylko jednym z przykładów. Taką listę oczekujących, jeżeli oderwiemy ją od tej najniższej warstwy, tych capability, gdzie ona będzie powiązana z konkretną encją, na co ja czekam i oderwę się od tego, pozwala mi tak naprawdę reużywać ten koncept. I będę oczekiwał na wycieczkę, na książkę w bibliotece, na prawo do kupna płyty, czy biletu na koncert, whatever. I zapytanie tylko, jak mógłbym sobie jeszcze pomóc, odpowiedzieć na pytanie, to ten obiekt, który tutaj jakby próbuję analizować, na którym on jest poziomie. Nie? Można użyć do tego chociażby właśnie tych technik z DDD, czy sięgnąć potem po event storming i zobaczyć, jakie komunikaty wysyłam do danego bytu, w przypadku waiting listy, jakie komendy ten obiekt będzie mi tutaj wspierał. Jeżeli są jakieś zachowania tam konkretne i te zachowania będą jeszcze uwarunkowane weryfikacją pewnych niezmienników, okej, prawdopodobnie mam agregat. No. I bardzo często się może okazać, że w warstwie tych capability na samym dole tam nie ma agregatów. Agregaty żyją w warstwie wyżej, w warstwie operacji, bo to w runtime dopiero muszę pewne rzeczy weryfikować. Nie? I agregaty będą dotuningowywane politykami z tej wyższej warstwy. A to, co będzie sterowało, jak te agregaty mogą ze sobą działać, może być piętro wyżej. Nie? Inny jeszcze przykładzik. Prawie jak tutaj kino, gdzie mogę sobie zacząć sprzedawać jakieś seanse. Nie? Masa kin, masa seansów, dosyć popularny case. Ja? 2014 rok. W Chinach było, tak? Film Beijing Love Story, walentynki i pewien uprzejmy Chińczyk, który postanowił zrobić psikusa i zarezerwował w iluś kinach taki setup. Co drugie miejsce. Wyjątkowo perfidna osoba.
system pozwolił to zrobić. Jak tak, tak śledził, że tak powiem, z ciekawości, co się działo po tym, praktycznie chyba wszystkie duże sieci kinowe wprowadziły regulacje, które obsługują ten przypadek, że nie można tego zrobić. Ale słuchajcie, zastanówmy się, nie? Znowu, rozłóżmy taki temat na czynniki pierwsze w ten sposób. Okej, okay, dobra, mamy kino, więc co mamy w kinie? Mamy filmy, mamy pomieszczenia, mamy salę, mamy miejsca i to tworzy, czy teraz ja te miejsca sprzedam tak naprawdę na seans filmowy, czy ja te miejsca sprzedam może jakiejś firmie, która będzie robiła konferencję o software craftsmanshipie, nie ma znaczenia. Ponieważ dopiero warstwa operacji będzie wiedziała, co tam się dzieje i jak te rzeczy pod spodem są spinane w większe jednostki. Nie? I na tej wyższej warstwie dopiero tam będę miał na przykład booking na poszczególne miejsce i tam jeszcze będzie na przykład zaznaczona ta mapa, w jaki sposób te miejsca są już obecnie sprzedane. Bo widać, że ten koncept, co mogę sprzedać, wychodzi poza jedno miejsce. Nie? I mogą być wreszcie polityki, która mówi, ok, możesz brać dowolne miejsce. Ale może być też polityka Beijing Love Story No More, która mi blokuje możliwość, że tak powiem, pewnej rezerwacji tych sal. Ale z drugiej strony, na jeszcze wyższej warstwie można by się zastanowić, a czy to jest zawsze prawda? To znaczy, czy zawsze idę na przykład tą polityką, która mi pozwala zablokować takie dziwne setupy. A może jeżeli do seansu została godzina, może pół godziny i już na przykład zablokowaliśmy możliwość rezerwacji przez internet, tak? To może w ogóle wyłączmy tą politykę i wstawmy politykę, która pozwala wybrać dowolne miejsce. A może to jeszcze będzie uzależnione od popularności filmu i takie rzeczy róbmy tylko na najważniejszych filmach, a resztę to się nie przejmujmy, bo czasami są osoby, które chcą faktycznie tak w dziwny sposób usiąść. Nie? I to system musi być teraz świadomy tego. I znowu, jak tak się zaczniemy zastanawiać, jakie operacje technicznie w kodzie, jakie metody będą wywoływane, to znowu tutaj można by dojść do wniosku, że znowu agregaty żyją w tej warstwie operacji. Na dole są jakieś, że tak powiem, mało znaczące entje, które tworzą tylko inwentory. Na górze są strategie, no, wyrażone dekoratorami, specification patternem czy jakimiś innymi konceptami. A na samej górze znowu jakieś bardzo skomplikowane byty, które być może używają machine learningu do tego, żeby tym sterować w dół. I z tych wszystkich warstw, jeszcze tutaj o warstwie commitment można by coś powiedzieć. O, tak pomijałem ją w tych rozważaniach. Warstwa zobowiązań, czyli że my gdzieś w systemie, czy też jako organizacja zobowiązujemy się, że tak powiem, świadczyć pewne usługi w pewien określony sposób. Przez ostatnie mniej więcej półtora roku miałem okazję być w projekcie, gdzie pojawiła się tematyka obsługi zapytań do linii lotniczych. I wyobraźmy sobie globalną wyszukiwarkę, do której może przyjść użytkownik, podać podstawowy zestaw danych, skąd, dokąd chce lecieć, a system pod spodem odpyta 6 największych GDS-ów, czyli dostarczycieli danych networkingowych, o połączeniach, co, skąd lata, w jakich cenach, odpyta się jakiś, sprawdzi w bazach danych informacje o lotach low-costowych, bo zazwyczaj low-costy nie udostępniają takich informacji do wyszukiwarek. Większość firm to po prostu króluje. I na końcu okaże się jeszcze, że z tymi GDS-ami, czyli dostarczycielami, to my mamy bardzo konkretne umowy. I umowa na przykład z jednym dostarczycielem może być na przykład zdefiniowana w taki sposób, że na pewnych kierunkach mamy na przykład zapewnić 60% wszystkich zapytań w jakiejś ilości, bo jeżeli to się nie wydarzy, to będziemy płacić kary. Jak tak zaczniemy sobie teraz patrzeć na tych jeszcze wyższych warstwach na cały system, że istnieją uwarunkowania w organizacji, na przykład właśnie z dostarczycielami danych, z jakimiś tam vendorami, to nagle się okaże, że takie proste strategie pod spodem, typu jakieś tam, nie wiem, modele zachłanne, które będą mi zawsze optymalizowały cache, nagle, kurczę, przestają działać, bo ja na wyższej warstwie muszę zdecydować, że tak, w tym konkretnym searchu muszę wykorzystać dane tego dostawcy, jakkolwiek jego dane są droższe i finalny rezultat jest droższy dla użytkownika. Ale żeby nie zapłacić kary umownej, muszę to zrobić. I tak patrząc, wiecie, nagle się okazuje, że kurczę, to jest zupełnie inna logika i myślę, że przynajmniej się warto zastanowić
na tym, czy nie zacząć sobie tego rozwarstwiać w systemie, nawet na takim poziomie, wiecie, jakby tylko rozkminy, to nie musi znajdować super odzwierciedlenia w postaci struktury pakietów, w postaci struktury namespace'ów, chociaż jest to oczywiście możliwe. Natomiast zobaczmy, że te rzeczy są zupełnie inne i robią zupełnie inne rzeczy. Więc mogą być przynajmniej, być może nawet implementacyjnie jestem w stanie sobie zaraz podzielić te wszystkie rzeczy wdrożeniowo na różne mikroserwisy, na różne technologie itd., itd. Nie? Drugi jeszcze przypadek, kiedy znowu pojawiają się ustalenia z klientami, które trzeba wziąć pod uwagę przy przeprocesowaniu, że tak powiem, zapytania od użytkownika. Wyobraźmy sobie hotel, w którym obecny popularny model, że można wykupić udziały w hotelu, tak naprawdę kupując w nim konkretny pokój i zarabiać na jego udostępnieniu, ale jeżeli hotel nie udostępnia mojego pokoju, to ja nie zarabiam. Obecnie szalenie popularny model, to chyba połowa hoteli w Polsce obecnie budowanych właśnie działa w ten sposób. Więc jeżeli system nie uwzględniałby tak naprawdę tego, żeby wszystkich zadowalać mniej więcej porówno, tak, i będzie sobie tam w jakiś losowy sposób dobierał, który pokój będzie aktualnie wynajęty, na najniższym piętrze, na najwyższym, jakkolwiek, losowo, na koniec się może okazać tak naprawdę, że użytkownicy, z którymi biznesowi, z którymi firma ma zawarte jakieś tam kontrakty, na koniec będą niezadowoleni, bo system nie działa tak, jak było oczekiwane. Czyli nawet jakieś regulacje prawne, które są na górze, mogą wpływać na decyzje techniczne, które ja muszę podjąć w kodzie. A to, czy to będzie zrobione wzorcami jakimiś projektowymi, czy to będzie zrobione machine learningiem, okej, dobra, to, i to jest miejsce, gdzie jest ten fun, nie? Techniczny, krótko mówiąc, i tam się można troszkę powyżywać. Natomiast zachęcam was, żebyście sobie też po prezentacji, że ktoś ma książkę Evansa w domu, tak teraz spokojnie zerknąć na ten rozdział jeszcze raz, zobaczyć inne struktury wielkoskalowe, bo warstwy odpowiedzialności to jest tylko jeden z tych konceptów, zastanowić się w projekcie, co by było, gdybym podszedł troszeczkę inaczej do zaprojektowania mojego modelu i bym te rzeczy uwzględnił. To jest zadanie domowe i moja propozycja dla was. Natomiast słuchajcie, jeszcze historia już na sam koniec z mojego projektu, właśnie tego, że tak powiem, adtechowego, gdzie system był bardzo prosty. Miał katalog reklam pod spodem, katalog jakichś itemów, które miał zarekomendować, i na końcu tak naprawdę wiedział, jaki użytkownik się czym interesuje. I w momencie, kiedy pojawiła się jakaś nowa reklama w systemie, to ona musiała być oczywiście zaproponowana. I system musiał jednocześnie benchmarkować i patrzeć, jak poszczególne byty w systemie, które są proponowane użytkownikom, performują, bo tak naprawdę dysponujemy bardzo określoną przestrzenią w internecie, którą można wykorzystać do tego, żeby wam te reklamy pokazać. Jeżeli jest pokazywane coś, co krótko mówiąc nie klika, to nie ma sensu przepalać tej przestrzeni, bo to są finalne straty. Jeden błąd w komicie, jeden błąd, jeden if źle rozwalony, przechodziło testy, wrzucone na produkcję, po godzinie spowodowało straty na 500 000 złotych. Ponieważ system na najwyższej warstwie tego decision supportu podjął złą decyzję i zmienił zachowanie systemu w taki sposób, że aplikacja oczywiście funkcjonalnie przechodziła wszystkie testy, natomiast patrząc z wyższej perspektywy całej organizacji, wszystkie benchmarki i wszystkie mierniki działania tego biznesu po prostu poleciały na pysk. Więc na niektórych warstwach trzeba być bardzo oczywiście ostrożnym, jaką kontrolę oddaje się systemowi, zwłaszcza na tej najwyższej warstwie decision supportu. Oczywiście czasami można tą kontrolę oddać użytkownikowi, powiedzieć, system teraz uważa, że należy podjąć taką decyzję, proszę zweryfikuj to, bo są konsekwencje. A czasami to system może to podejmować jakby za nas, tylko musimy sobie wytworzyć jakieś mechanizmy, które będą pozwalały to monitorować. I zazwyczaj, jeżeli się wprowadza już takie rzeczy do systemu, to trzeba mieć też warstwę jakiegoś monitoringu, który pokazuje, czy to finalne, ten commitment, do którego my się zobowiązujemy, faktycznie jest spełniony, czy nie. No bo tymi finalnymi miernikami to już jest oczywiście biznes zainteresowany i to już nie są mierniki, że tak powiem, ilości requestów na sekundę, tylko to są po prostu pieniądze. Dobrze, słuchajcie, to, że tak powiem, z mojej strony wszystko. Jeżeli są jakieś pytania, to zapraszam. No i dziękuję za uwagę. Wielkie dzięki. Jeżeli nie będzie żadnych pytań, to ja tutaj będę oczywiście jeszcze na konferencji, więc będzie okazja pogadać. Dzięki.